w rolach głównych. Muéstrame tu soledad y yo te enseñaré la mía para hacernos compañía y que el dolor no duela ya. Dime quién sería. Serce z kamienia, odcinek 58. W pozostałych rolach. Co się stało? Leopoldo Rebollar, morderca. Przeklęte dranie. Malditos! Kto kazał to zrobić? Kim jest ten Manania? To jeden z przekupnych dziennikarzy. Porozmawiam z nim. Skąd wziął to zdjęcie? Oby nie wyszło na jaw, że ja też byłem z Fatimą. O czym myślisz? Jak tego dokonałeś? Każdego można kupić. Sporo dałem temu Magani. Ale nie jest nieprawdą, że Leopoldo był podejrzany o zabicie tej babki. Niczego nie dowiedziono. Sypiał z Fatimą, a potem znaleziono ją martwą w kanale ściekowym. Oczyszczono go. Co z tego? Ludzie powinni wiedzieć, że być może zabił swoją kochankę. A był wtedy żonaty. Jak taki ktoś może być autorytetem dla społeczeństwa? Chciałbym przesłuchać panią w sprawie tego pożaru. Przykro mi, ale słabo jeszcze mówię. Nie szkodzi. Wie pani, że to było podpalenie? Tak. Znaleźliśmy resztki benzyny. Dlatego prowadzę śledztwo w sprawie próby zabójstwa. Nie wiem, gdzie jest mój tata. Tata? Był z nią w domku. Aaron Santibáñez. Podobno nie znaleziono żadnego ciała. Podejrzewamy, że udało mu się uciec. Co pani robiła w domku? Tata umówił się tam ze mną. Prosił, żebym była sama. Dlaczego? Myśli pani, że mógł brać w tym udział? Na pewno nie. Nie powinnaś krzyczeć. Jakie stosunki łączyły panią z ojcem? Nie widziałam go przez 18 lat. I bueno,
Dlatego musiałam się ukryć. Mama wymyśliła, że jeśli zatrudnię się u bogaczy, ten trań nigdy mnie nie odnajdzie. To było rok temu. Póki co Perico nie wpadł na mój ślad. A gdybym pomógł Vicky? O czym tak myślisz? Marisa była dla mnie dobra, a teraz mnie potrzebuje. Mówiłaś, że doszła do siebie po tym wypadku. Niby tak, ale... Zamieszkaj ze mną. Będziesz miała wygody i własny pokój. Nie możesz do końca życia być służącą. Nie wiedziałam, że twój tata ma żonę i dzieci. Wiem. Marisa mi mówiła. Ta, która cię odwiedziła. Gdybym wiedziała, nie poszłabym z nim do łóżka. Nie podnoś się. Doktor kazał ci cały czas leżeć. Buda! Buda! Wyluzuj, stary. Siemanko. Wiesz coś o szramie? Tak. Plotka okazała się prawdą. Szrama wyszedł z pudła i chce się na was zemścić. To chyba coś poważnego. Widziałam, jak się do siebie kleją. Rogelio często odwiedza Lucrecję. Wskakują do basenu i całują się. Jesteś zazdrosna? No coś ty. Myślałam, wiesz, o co mi chodzi. Po co ci Rogelio, skoro ja ci pomogę? Przyda się. Przyznaj, że nie mogę kochać syna łobuza, który... Rozsądek i uczucia nie zawsze idą w parze. Nie chcesz zaakceptować faktu, że kochasz Rogelia. Ale pamiętaj, serce nie sługa. Nie powinna pani tego wiedzieć. Więc znacie prawdę? Tak. Czy to twój ojciec chce mnie zabić? Ależ skąd? Uspokój się. Przez wiele lat żyłam u boku polityka. Wiem, że Ramiro prowadzi wiele interesów na boku. Tym bardziej teraz, gdy ubiega się o urząd prezydenta. Na pewno ktoś wie, co wydarzyło się 14 lat temu. Nie chcę, żeby cię zabito. Już raz próbowano. Co? Właśnie wyszłaś ze śpiączki, kiedy ktoś próbował coś ci wstrzyknąć. Później dowiedziałem się, że chodziło o silną truciznę. Otwieraj, draniu! Otwórz te drzwi! Siemanko, co jest?
Powiem to tylko raz. Zabiję cię, jeśli skrzywdzisz Alicję. Rozumiesz? Nie wiem, o czym mówisz. Wysłałeś jej anonim, grożąc, że skończy jak jedna z Juarez. Nieprawda. Nie wierzę ci. Mam za sobą 4 lata spędzone w pudle i nie zamierzam tam wracać. Chcę ułożyć sobie życie na nowo. Skończyć szkołę, wrócić do boksu i mieć święty spokój. Uwierz mi, Charlie, taka jest prawda. Słyszałem, że chcesz się zemścić. Ten, kto tak twierdzi, kłamie. A ja chcę teraz wrócić do domu i poczytać. Puść mnie. Zakopmy topór wojenny. Oszalałeś. Zmieniłem się. Więzienie zrobiło ze mnie porządnego gościa. Nie jestem już w stanie nikogo zabić. Przysięgam. Dzięki. Jak będzie? Sztama? W życiu. Ostrzegam cię. Lepiej uważaj. Kretyn. To ty powinieneś uważać. Biedaczek. Zostań tu. Nie możemy mieć samiczek, bo jesteśmy zakochani w prawdziwej damie. W damie z prawdziwego zdarzenia. Musimy pogadać. Napij się ze mną. Ja? Chyba jesteśmy kumplami. Na whisky zapraszam tylko zaufanych ludzi. I sam ją nalewam. Jest doskonała. Dzięki. Tylko pij powoli. Trzeba ją smakować. Powoli. A gdzie dziewczynki? Siadaj. Mówiłem, że jesteśmy zakochani. Wysłałem je do diabła. Czemu? Bo się zakochałem. W kim? W księżniczce. O czym chciałeś pogadać? Pamięta pan tę Jankeskę? Jasne, co z nią? Jest w moim domu. Znaczy się u Seli. Niemożliwe. I jest w ciąży. Musi pani nabrać sił i wziąć się w garść. Życie jest najważniejsze, a zdrowie to prawdziwy skarb. Dziwnie się czuję. Jakbym nie była sobą. Rozumiem. Ale jest pani w domu, wśród ludzi, którzy panią kochają. Dziękuję. Czemu się spóźniłaś? Ponieważ... Nie chcę zadręczać pani swoimi troskami. Przestanę myśleć o moich. Powiedz. Jennifer pojawiła się u nas. Jest w ciąży.
Jennifer nic dla mnie nie znaczy. Pragnę odzyskać Celię, bo nie potrafię żyć bez niej. Od miesięcy błagam ją o wybaczenie, ale bez skutku. Mam pomysł. Facet, który łaził za Celią, usunął się z drogi. W takim razie powtórzę zdanie, które powiedziałem ważnemu znajomemu. Jakie? Każdego można kupić. Jak się wiedzie Celi? Średnio. Próbuję związać koniec z końcem. Żyję z dnia na dzień, jak wszyscy prości ludzie. Jest kucharką. Carlos pracuje, ale jego pensja nie starcza na wszystko. Mam też córkę, Andreę. Ona jedna przyjmuje ode mnie pieniądze. Bo Celia bierze tylko forsę na dzieci. Zaproponuj więc żonie inne życie. Luksusowe mieszkanie, wygody, brak zmartwień o jutro i konieczności pracy. Co ty na to? Szrama wszystkiemu zaprzecza. Czemu tam poszedłeś? A gdyby coś ci zrobił? Nie wierzę mu. Ale jak mamy dowieść, że to on przysłał anonim? Dziękuję. Za co? Że mnie bronisz. Nie pozwolę, żeby cię skrzywdził. Ubóstwiam cię. Mówię poważnie. Ja też. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Myślisz, że zdołasz mnie kiedyś pokochać? Wiesz, że kocham Marisę. Przeklęta bogaczka. Nie martw się o fundację. Trzymam rękę na pulsie. Chcę wrócić do dawnego życia. Rozumiem, ale... Chodzi o maskę? Nie czuję się pewnie. Nie musisz się śpieszyć. Doktor Wilson dokonał cudu. Jego metoda jest niesamowita. Ale ja się zmieniłam. Domyślam się. Pomyślałam sobie, że można zastosować jego metodę u naszych dzieci. Naturalnie. Porozmawiamy z nim. O co chodzi? Dopiero co wyszłaś ze szpitala, a już martwisz się o innych. Nie tylko. Ten pożar nie był wypadkiem. Ktoś chciał nas zabić, a ja muszę dowiedzieć się, kto. Jedyną osobą, która przychodzi mi na myśl, jest Efrain. Dlaczego? To długa historia. Opowiedz najpierw o tacie. Jak wygląda? Tak samo jak na zdjęciach. Tyle, że jest bardziej siwy. Co powiedział? To było dziwne.
Początkowo nie mógł zrozumieć, że minęło już. Osiemnaście lat od pożaru. Jak to? Jakby czas stanął dla niego w miejscu. Ale później, tuż przed pożarem, zmienił się wyraz jego twarzy. Co? Chyba wszystko nagle zrozumiał. I co? Potem zobaczyliśmy płomienie i dym. Widziałam, że belka stropowa zaraz się urwie. Odepchnęłam tatę, a ona spadła na mnie. Więcej nie pamiętam. Jeśli tata żyje, to czemu się nie odzywa? Pierwsza wpłata dokonana. Naturalnie pobrałem swój procent. Moja jedyna pociecha, pieniądze. Czyż to nie dla nich robimy to, co robimy? Masz rację. Tylko, że cała operacja z tartakiem zbyt wiele mnie kosztowała. Już mówiłaś. Ile razy mam ci jeszcze dziękować? Przez twoje głupie pomysły musiałam wyznać prawdę Ramirowi. Co więcej, musiałam się z nim przespać. A teraz także z tym cholernym i obrzydliwym prostakiem. Nie wspominałaś mi o nim. Wspominałam. To ten, który manipuluje Ramirem. Czym się zajmuje? Nie wiem. To noworyż. No proszę. Sergio Portillo, zwany Perico. Jak? Perico. Znasz go? Nie do wiary. Muszę stąd uciec. Nie chcę, żeby Efraim i Piedad mnie zabili. Musimy porozmawiać. Jak się masz? Usiądź. Chodzi o mamę. To znaczy? Jak długo mam ją ukrywać? Przeklęty morderca. Dobry wieczór. Musimy porozmawiać. O czym? W bibliotece.
Coś się stało? Czekam na ciebie. Wybacz, ale muszę iść. Nie szkodzi. Odezwij się. Jasne. Odprowadzę cię. Jedź ostrożnie. Bardzo cię kocham. Zadzwonisz? Jasne. Przepraszam, ale nie ma sprawy. Kocham cię. To Lukrecja. Gdyby wiedziała, że nadal kocham Rogelia. Bardzo. Byłem u mamy. Spójrz, co napisali. Przeczytaj. Co się dzieje, tato? Chryste. Efraim? Tak. A kto inny chciałby, żebym umarła? Zauważyłam, że trzyma klucze w kieszeni kurtki. Nareszcie stąd ucieknę. Będę wolna. Nie. Mam lepszy pomysł. Czy to prawda, że miałeś romans z tą Fatimą?
Odpowiedz. Tak, to prawda. Podają, że w 94, kiedy byłeś jeszcze mężem mamy. Todavía estabas casado con mi mamá. Muszę to z siebie wyrzucić. Zdradziłem twoją mamę z tą kobietą. Dlatego się rozwiedliśmy. Mam związane ręce. Zamierzasz się poddać? Robię to dla was. Dla ciebie, twojej mamy i mojej wnuczki. Świetna wymówka. Ten gangster trzyma mnie w garści. I chcesz przez całe życie siedzieć bezczynnie? Ten drań może was skrzywdzić. Więc walcz. Jak? Jeśli zostaniesz prezydentem, i tak będzie miał nad nami władzę. Pomyślałeś o tym? Wybacz mi, ale nie mogę narażać ciebie i wnuczki. Jesteście dla mnie wszystkim. Jeśli coś zrobię, na przykład doniosę na niego, zginiecie. Najlepszą obroną jest atak. Gdzie ona jest? Nie wiem. Gdzie? Nie wiem. Przeklęty kretyn. Idiota. Cześć, mała. Boże. Pomyliłaś się, to tylko ja, Shrama. Czego chcesz? Powspominać. Puszczaj. Co powie Charlie, jeśli zgwałcę jego panienkę? Nie jesteśmy parą. Jeśli chcesz się zemścić, to wybrałeś złą ofiarę. Jego panienka nazywa się Marisa Santibáñez. Se llama Marisa Santibáñez. Contéstame. ¿Quién me odia tanto? Kto inny tak bardzo mnie nienawidzi? Marisa, pero Efraín no puede ser. To na pewno nie Efraín. Policja jest zdania, że to była próba morderstwa. Ktoś chce mnie zabić. A co sądzisz o telefonie od Arona? Nie wiem. Nie rozumiem tego.
Policja sugeruje, że twój ojciec na pewno nie jest wspólnikiem Efraina. Ale to on kazał podpalić rancho 18 lat temu. Nie może mieć z tym nic wspólnego. Jestem pewna. Twój tata zniknął na całe 18 lat. Jak to wytłumaczysz? Skoro był w stanie cię porzucić, mógł też zrobić coś gorszego. Nie porzucił mnie. Na pewno można to wytłumaczyć. Wiadomo, że przeżył pożar w 86. Czemu więc nie odzywał się przez tyle lat? Odbiorę. Kto to może być? Dobrze, że odebrałaś. Co jest? Kto to? Mago escapó. Mago zwiała.